Witaj, z tej strony Roman Torkowski, Sekrety Fanpage. Działaj strategicznie na Facebooku. W trakcie tej prezentacji postaram się przekazać Ci jak najwięcej informacji na temat zorganizowanego, strategicznego działania na Facebooku. Jako że jest to ogólne omówienie tematu, a nie rozwiązywanie indywidualnych problemów, postaram Ci się przedstawić różnego rodzaju koncepty i podejścia do działań na Facebooku. Jeżeli chcesz bardziej indywidualne rozwiązania, jeżeli chcesz indywidualnej pomocy przy swoim działaniu, możesz skorzystać z konsultacji na Skype'ie i wtedy uzyskasz informacje i pomoc dostosowaną konkretnie do Twojej branży, konkretnie do Twojej firmy. Wiedza na temat działań strategicznych na Facebooku jest przydatna dla prawie że każdego, kto działa w biznesie. Jeżeli masz firmę, ta wiedza będzie dla Ciebie przydatna, a także jeżeli pracujesz dla firmy w dziale marketingu lub myślisz o tym, by zacząć pracować jako menedżer od social media, w tym przypadku menedżer od Facebooka. Za granicą już jest to całkiem pokaźna grupa osób, które pracują właśnie jako osoby prowadzące strony fanpage oraz zajmujące się budowaniem relacji z klientami na tych stronach. Ja sam już wkrótce, bądź nawet w tej chwili, w zależności od tego, kiedy oglądasz to wideo, mam taką usługę związaną właśnie z zakładaniem i prowadzeniem stron fanpage, plus ewentualnie z prowadzeniem bloga i budową listy mailingowej dla klientów. Działaj strategicznie. Bez strategii, bez konceptu, co zamierzasz robić, będzie Ci bardzo trudno osiągnąć spektakularny efekt. Dlatego właśnie potrzebujesz planu i strategii działania. Zacznijmy od definicji. Mam dwie definicje dla Ciebie. Tutaj nie będę ich całych czytał, tylko tak pokrótce, czym jest strategia, zaznaczyłem na czerwono te, moim zdaniem, ważniejsze fragmenty. Strategia to kierunek i zakres działania, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę, aby zapewnić długotrwałe przetrwanie i rozwój. Definicja druga. Strategia wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Moja interpretacja hasła strategia jest taka, że strategia zawiera cały schemat działań i tego, co chcesz osiągnąć na podstawie tych konkretnych działań. Zatem zanim zaczniesz działać tak na poważnie na Facebooku, dobrze, jeżeli opracujesz strategię. A po to, by opracować strategię, musisz wiedzieć i musisz znać możliwości Facebooka. W tym celu warto, byś obejrzał bądź obejrzała dwa pierwsze nagrania z moich webinarów, gdzie skupiam się bardziej na takich różnych elementach, które możesz wykorzystać do promocji na Facebooku. Dzięki temu będziesz mieć wiedzę potrzebną do opracowania strategii działań. Złe działania lub działania niezorganizowane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku i mogą spalić Twoją relację z potencjalnymi klientami. Tutaj mam dla Ciebie dwa proste schematy polubień i budowania listy na Facebooku oraz na stronie www. Pierwszy schemat to na Facebooku tworzysz stronę fanpage i tworzysz specjalną zakładkę, tak zwany landing tab, gdzie jest informacja polub stronę, a dostaniesz bonus. W momencie, kiedy ktoś kliknie lubię to na Twojej stronie, przejdzie na kolejną stronę, gdzie jest bonus do pobrania oraz formularz do zapisu na listę mailingową. I taką strategię działania możesz wprowadzić na Facebooku, by zdobywać polubienia Twojej strony fanpage oraz by budować listę mailingową. W marketingu internetowym lista mailingowa jest nazywana złotem internetu. Więc warto budować listę mailingową. Jednak na początku, kiedy nie masz wiedzy, jak budować bardzo wartościowe listy, warto wdrożyć swój system i budować choćby te mniej wartościowe listy,
bo to stanowi już pewną bazę do Twoich przyszłych działań. A gdy masz większą listę, zawsze możesz wymieniać się mailingami z innymi osobami. Tak więc pierwsza strategia to wykorzystanie strony fanpage do budowania listy, a druga to w momencie, kiedy masz jakąś stronę www, to może być na przykład blog i ten blog czy ta strona www może przyciągać ruch i na tej stronie możesz mieć formularz zapisu na listę mailingową, czyli zapisz się na listę. Zwykle obiecujesz wtedy dodatkowe jakieś bonusy za zapis na listę i gdy ktoś już zapisze się na listę, to warto wyświetlić takiej osobie z tak zwanego like boxa, gdzie ta osoba może kliknąć lubię to i generalnie na tej specjalnej stronie prosisz o polubienie dodatkowo twojej strony fanpage. W zależności od tego, z jakiego systemu mailingowego korzystasz, możesz też dodatkowo wzmocnić ten efekt przez korejestrację, czyli tak zwany korek. Korek jest między innymi w Implebocie. Przy czym dużo zależy od tego, w jakiej branży działasz, gdyż nie wszędzie ten korek będzie tak skuteczny. W skrócie, gdy ktoś już potwierdzi zapis na Twoją listę, dostaje propozycję zapisania się dodatkowo na inne listy. I w zamian za to, że u Ciebie została wyświetlona informacja o tych innych listach, na które dana osoba może dodatkowo się zapisać, Ty zdobywasz punkty, a te punkty wymieniane są na wyświetlanie Twojej listy po tym, jak dany użytkownik zapisze się na jakiejś innej liście mailingowej. Pokażę Ci teraz w praktyce, jak to wygląda. Teraz przejdę na stronę Sekrety Fanpage. Jak widzisz, strona Sekrety Fanpage ma już 609 fanów. Teraz po przejściu na Sekrety Fanpage automatycznie wyświetliła mi się specjalna zakładka. Zakładki tego typu to są tak zwane landing tab, czyli strony, na które kierujesz swoich potencjalnych fanów. I jak widzisz, jest tutaj specjalna grafika i jest informacja, że jeżeli chcesz dostać dostęp do nagrania z webinaru Sekrety Fanpage, to kliknij lubię to. I w momencie, kiedy klikniesz lubię to, przejdziesz na specjalną stronę dla fanów. Jak widzisz, ja tutaj poniżej mam dość dużo tych różnych zakładek z bonusami, z zakładek Witaj. I domyślną zakładką dla niefanów jest zakładka Witaj wykrzyknik. Kliknę teraz lubię to. Po tym jak kliknąłem lubię to, wyświetliła mi się tutaj strona dla fanów. To jest strona dla fanów, ta strona jest wyświetlana tylko i wyłącznie, kiedy ktoś polubił Twoją stronę. Kolejne wejścia tutaj na fanpage zawsze będą kierowały na tablicę. Chyba, że podasz bezpośredni link do jakiejś z zakładek. Kiedy podasz taki link, no to osoba zostanie przekierowana konkretnie na tę zakładkę. Przewinę ekran poniżej i tutaj jak widzisz po lewej stronie jest obiecane wideo. Kliknij na obrazek. Czyli kliknij na obrazek tutaj, by zobaczyć to wideo. Jeżeli ktoś kliknie obrazek, to w nowej zakładce bądź w nowej karcie zostanie wyświetlone specjalne wideo. W tej chwili akurat te wideo, które są tutaj dostępne, są zablokowane, gdyż przeniosłem je na nowy hosting. I jednak prawdopodobnie, kiedy będziesz oglądać to wideo, wszystko będzie już działało normalnie. Jak widzisz, najpierw byliśmy na zakładce Witaj, wykrzyknik. A bonusy znajdują się na zakładce gratis zapis z webinaru. Zamknę tę zakładkę. Po prawej stronie tutaj natomiast jest informacja, że chcesz wiedzieć więcej na temat Facebooka. Chcesz wiedzieć, jak budować listę mailingową na Facebooku. Tak? Zapisz się niżej, a dowiesz się więcej. W sumie to trochę takie niegramatyczne, ale co tam. Podaj imię. Podaj e-mail. Wpiszę tutaj jakiś fikcyjny e-mail. Fikcyjny, bo nie ma tutaj za dużo znaczenia, co wpiszę. Klikam zapisz mnie. Została otwarta nowa karta. Muszę jeszcze zweryfikować, dlaczego akurat tak wygląda treść tej karty, te informacje, że przyjęto subskrypcję. No ale nieistotne. I tutaj ta osoba właśnie zapisała się na listę. Zamknę. Teraz pokażę Ci drugą strategię, drugi sposób.
czyli w momencie, kiedy ktoś zapisze się już na Twoją listę. Tutaj mam specjalną stronę Squeeze Page, czyli tak zwany wyciskacz. Wpiszę tutaj sobie jakieś fikcyjne dane. Kliknę Zapisz mnie. I po tym, jak kliknąłem Zapisz mnie, nastąpiło przekierowanie na stronę po zapisie. To jest specjalna strona po zapisie. I tutaj jest informacja, dziękuję za zapis na listę. Kliknij poniżej przycisk Lubię to, by uzyskać dodatkowe informacje. I mogę kliknąć tutaj Lubię to. Ja akurat już to zrobiłem chwilę wcześniej. I w ten sposób część osób, które zapisały się na Twoją listę, automatycznie może polubić także Twoją stronę fanpage. Dla tych osób, które tego nie zrobią, oczywiście później możesz wysłać dodatkową wiadomość, że jeżeli polubią Twoją stronę fanpage, to na przykład na stronie fanpage mogą dostać jakiś dodatkowy bonus. To by były dwie pierwsze strategie, które warto zastosować w trakcie budowania listy. Kolejny schematem na zwiększanie Lubię to, to jest schemat, który możesz wykorzystać na liście mailingowej, by wzmocnić efekt właśnie polubień Twojej strony fanpage, to dodanie w jakiejś wiadomości informacji, że na stronie fanpage, na specjalnej zakładce, zakładce oczywiście dostępnej tylko i wyłącznie dla fanów, jest dodatkowy bonus. I wtedy te osoby kierujesz na konkretnie tę zakładkę, mówisz im kliknij lubię to, to wyświetli Ci się bonus. I część osób, które już masz na liście mailingowej, dodatkowo kliknie lubię to na Twojej stronie fanpage. Znajomi tych osób dowiedzą się, że jest taka strona fanpage. Jest szansa, że część znajomych każdej z tych osób wejdzie na tę stronę fanpage i stanie się także fanem Twojej strony. Co za tym idzie, będzie tworzyć to taki facebookowy marketing, który dodatkowo będzie pracował dla Ciebie. Możesz też wykorzystać pluginy Facebook na specjalnych stronach. Tego typu strony to zwykle jest strona wideo, gdzie dodajesz przycisk lubię to oraz facebookowe komentarze. Świetnym przykładem jest tutaj moja strona Fundamenty e-biznesu i za moment pokażę Ci, gdzie jest właśnie wykorzystany przycisk lubię to w wersji poleć oraz komentarze facebookowe. Pokażę Ci teraz, jak możesz wykorzystać pluginy facebookowe, takie jak lubię to, polecam oraz komentarze facebookowe. Pokażę Ci to na przykładzie dwóch moich stron. Jedna strona to strona sprzedażowa Fundamenty e-biznesu. To jest akurat taki adres fundamentyebiznesu.pl łamane przez letter, to jest strona sprzedażowa. Witaj, nazywam się Roman. Zatrzymałem to wideo. Od góry tutaj mamy nagłówek. Poniżej jest wideo, poniżej jest poleć i tutaj jest informacja, ile osób poleca tę stronę. 21 osób poleca tę stronę. Poniżej natomiast mamy komentarze facebookowe. I tutaj widzisz różne opinie na temat moich produktów, moich kursów, więc tak możesz wykorzystać właśnie pluginy facebookowe na stronach sprzedażowych lub na stronach z ofertą, choć nie zawsze to będzie idealnym rozwiązaniem, bo mogą odciągać ludzi od tego, co jest głównym celem takiej strony, czyli od zakupu. Więc tutaj musisz przetestować, czy te elementy będą pozytywne, czy nie. Ja akurat w przypadku tej strony je stosuję. Pokażę Ci jeszcze, jak wygląda dobrze skonfigurowany taki plugin. Dobra konfiguracja to jest ustawienie opisu, ustawienie tytułu oraz grafiki dla wiadomości, która pojawi się na Facebooku. Przejdę teraz na Facebook, kliknę tutaj w mój profil. Jak widzisz, jestem teraz na moim profilu prywatnym i spójrz, tutaj jest właśnie link. Roman Torkowski poleca link. Ten link to fundamentyebiznesu.pl łamane przez letter. Tutaj mamy nagłówek, temat tego wpisu. Jest informacja, jaka to jest strona, jest opis oraz grafika. No, tę grafikę robiłem sam, więc nie jest ona najlepsza. Gdybym zlecił to zadanie jednemu z moich dwóch grafików, wyglądałoby to lepiej. Jednak myślę, że dość dobrze rzuca się w oczy. Żółte tło, czerwone napisy, jakieś tam cegiełki.
W momencie, kiedy ja kliknąłem, że polecam ten link, to moi znajomi zobaczyli, że Roman Torkowski poleca ten link. I każdy komentarz oraz każde kolejne polecenie tego linku sprawia, że znajomi osób, które kliknęły lubię to, czy polecam, dostały informację, że istnieje taka strona. Super sposób na dodatkowy marketing i na generowanie dodatkowego ruchu na twojej stronie. W szczególności, kiedy twoi znajomi mają wielu znajomych, a na twojej stronie jest dodawane dużo komentarzy, dużo lubię to właśnie z Facebooka. To jeżeli uda ci się rozkręcić właśnie takie komentarze, takie wirusowe działania, to naprawdę efekt może przekroczyć twoje najśmielsze oczekiwania. Jeszcze grafika, która jest tutaj, ma 90x90 pikseli. Jeżeli będzie większa, to zostanie odpowiednio zeskalowana, tak jak tutaj Akademia Mechatroniki. Jest grafika strony fanpage i ona została przeskalowana. Dlatego warto jest zadbać o to, by grafika, która tutaj jest wyświetlona, była twoją grafiką i by była odpowiedniej wielkości. O, tutaj jest przykładowo grafika z moim zdjęciem. A tutaj poniżej, nie wiedzieć dlaczego, jest taka malutka grafika. Tutaj jest grafika wyjęta z mojego wpisu. I też jest zrobiona taka miniaturka. I tutaj kolejny wpis i grafika wyjęta. Warto o to zadbać. W szczególności, kiedy umieszczasz akurat, kiedy umieszczasz lubię to bądź komentarze facebookowe na jakiejś indywidualnej stronie, co do której możesz zedytować jej treść. Możesz dodać tam specjalne parametry. Ale więcej o tym w nagraniach, które już są typowo techniczne w temacie tworzenia strony fanpage. Przejdę teraz na mojego bloga. Tak wygląda mój blog. Na blogu każdy z moich wpisów ma znacznik lubię to. W momencie, kiedy ktoś wejdzie pierwszy raz na stronę romantorkowski.pl lub jakąś z podstron, pojawi się takie wyskakujące okno z zapisem na listę. Tak jak już mówiłem, warto jest łączyć wszystkie te elementy, czyli Facebooka, WordPressa, listę mailingową w całość, bo w ten sposób masz dużo mocniejsze uderzenie, jeżeli chodzi o twoich klientów. Docierasz do nich na wielu płaszczyznach. Czyli ktoś, kto wejdzie na tego bloga, może zapisać się na moją listę mailingową. Jak zapisze się na listę mailingową, to proszę go o polubienie strony fanpage. Jeżeli jej nie polubi, to i tak po kilku wiadomościach dostanie informację. Słuchaj, jest specjalny bonus na stronie fanpage. Wejdź tam, polub stronę, dostaniesz bonus. Każdy z wpisów ma lubię to. Co za tym idzie, jeżeli ktoś klika tutaj lubię to, to jego znajomi wiedzą, że dana osoba lubi taki wpis. Mam tutaj taki slider facebookowy. On akurat niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem, bo mało kto wie, że po przesunięciu kursora na taki slider on się wysunie i że mogą kliknąć lubię to, ale to nie jest istotne. Jest to taki malutki element, który dodatkowo może mi tutaj przynieść jakieś tam polubienia tej strony fanpage na Facebooku. Zwróć uwagę, że znacznik lubię to sprawia taki fajny, daje taki fajny efekt. Nawet jeżeli nikt nie napisze komentarza, to parę osób najprawdopodobniej kliknie lubię to i w ten sposób pokaże swoim znajomym, pokaże osobom, które weszły na tę stronę, że ktoś czytał już ten wpis, że komuś on się podoba. Przewinę trochę poniżej i spójrz, tutaj przy każdym z wpisów jest znacznik lubię to, są komentarze, wejdę w sumie na ten wpis. Akurat na tym blogu nie zastosowałem tej metody, mam to na innym blogu, to czyli komentarze facebookowe. Za pomocą specjalnej wtyczki można tutaj poniżej dodać komentarze facebookowe, dzięki czemu osoba, która chce napisać komentarz na twoim blogu, ma do wyboru komentarze facebookowe bądź komentarze blogowe. I zwróć uwagę, jak to fajnie się łączy. Ktoś pisze komentarz lub klika lubię to, jego znajomy widzi, że jest jakiś wpis, jeżeli ten wpis ma ciekawy tytuł, kliknie, wejdzie na ten wpis, czyli wejdzie na mojego bloga, pojawi mu się informacja zapisz się na listę, jeżeli stwierdzi, że zapisze się na listę,
i zostawi swój adres e-mail, to od razu wyświetlę mu okienko polub przy okazji mojego fanpage'a. Kiedy polubi już fanpage'a, kiedy już jest na liście, to w tym momencie do takiej osoby mogę dotrzeć w dwóch różnych miejscach. Mogę publikować wiadomość na Facebooku i ta wiadomość automatycznie zostanie opublikowana na mojej stronie fanpage, w tym przypadku na stronie techniczne spojrzenie na e-biznes.